chciałam przełamać stereotypy myślenia o pisankach, bo na ogół na pisanki patrzy się jako na piękne przedmioty, które znajdują się albo w gablotach muzeów etnograficznych, w skansenach, albo zdobią stół wielkanocny, ewentualnie witryny sklepowe. Tymczasem przecież nie byłoby pisanek, gdyby nie było ludzi, którzy tworzą te pisanki. Etnologowie na ogół piszą wyłącznie o pisankach. Na końcu gdzieś znajdują się spisy tych pisanek i pisze się, że wykonała je pani taka i taka z miejscowości takiej i takiej. I koniec. A przecież to są żywi ludzie, którzy przelewają w pisanki swoje myśli, swoje marzenia, często niezrealizowane, nieraz bardzo piękne. I to jest pierwszy stereotyp, który chciałam przełamać. Drugi stereotyp. Na ogół uważa się, że pisanki tworzą przede wszystkim twórcy ludowi. I znowuż nieprawda, bo książka wydana świadczy, że autorami i autorkami pisanek są bardzo często ludzie z różnych innych zawodów, na przykład od profesorów wyższych uczelni, poczynając poprzez nauczycieli szkół średnich, a kończąc na uczniach, niejednokrotnie bardzo uzdolnionych. Pisanki robią ślusarze, często ślusarskimi narzędziami, o tym zresztą opowiem. Pisanki robią stomatolodzy narzędziami stomatologicznymi. Także tutaj znowuż jest stereotyp myślenia, który też chcę przełamać. Trzeci stereotyp. Na ogół uważa się, że tworzenie pisanek jest domeną kobiet. Nic podobnego. Znam bardzo wielu twórców, mężczyzn, znakomicie władającym różnymi narzędziami do tworzenia pisanek i jednocześnie wielką wyobraźnią. Także chciałam te wszystkie stereotypy przełamać i pokazać, czym w moim odczuciu są pisanki. I dlatego napisałam książkę tak inną od moich dotychczasowych, ściśle naukowych, a to jest właściwie książka do czytania i do oglądania. Także to była myśl przewodnia napisania tej książki. Obecnie w różnych regionach Polski są stosowane często różne techniki, ale niemniej scharakteryzuję poszczególne techniki i powiem o najważniejszych ośrodkach i najbardziej znakomitych twórcach, z którymi miałam przyjemność zetknąć się. Otóż najstarszą w Polsce i bardzo ciekawą techniką tworzenia pisanek jest tak zwana technika batikowa albo technika woskowa, pisania woskiem. Na czym to polega? Trzeba wziąć wydmuszkę z jaja, musi być bardzo czysta, i na tej białej wydmuszce maluje się woskiem, odpowiednim narzędziem, wzory. Potem to trzeba suszyć, no nieraz nawet kilka dni. I kiedy to dobrze wyschnie, wsadza się do najjaśniejszej farby, na przykład do żółtej. I znowuż na żółtej farbie maluje się wzory i znowuż trzeba suszyć kilka dni. Potem wsadza się do ciemniejszej jeszcze barwy, na przykład czerwonej, i znów trzeba suszyć kilka dni. I wreszcie do najciemniejszej, czarnej. Potem zmywa się wosk ze wszystkiego i jest już czterokolorowa pisanka. Tak samo mniej więcej na podobnych zasadach wytwarzano materiały batikowe, które też były znane bardzo. Otóż kto robi takie pisanki? Poznałam panią Krystynę Kierską z Orleanu we Francji. Pani wyjechała po powstaniu warszawskim do Francji i założyła tam galerię pisanek niedużą. Jednocześnie postanowiła odtwarzać na pisankach dawne polskie wzory, stosując takie same tworzywo, jak kiedyś było, i takie same farby. Ona wyłącznie posługuje się farbami naturalnymi. Zresztą przekazała mi recepturę, jak powstają te farby.
I proszę sobie wyobrazić, powstają piękne pisanki. Ona często odtwarza wzory huculskie. Jeździła do Lwowa, bo tam liczyła, że odnajdzie może wzory te dawne. I pani robiła się coraz bardziej sławna. Najpierw w okolicach różnych Francji, to były młode dziewczęta, które... A teraz już prowadzi dla profesorów nawet wyższych uczelni kursy też robienia pisanek techniką batikową. Jeździ zresztą do Szwajcarii, jeździ do krajów skandynawskich. I tam zasłynęła, zawsze podkreśla, że to są historyczne pisanki polskie. Także w ten sposób krzewi się polską dawną kulturę na świecie. Znam również dwie panie, które robią przepiękne pisanki oparte na wzorach huculskich. Tam te wzory są geometryczne, wyjątkowo piękne. Pani profesor Halina Ciołkosz-Łupinowa z reżyserii dźwięku w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pochodzi z Kołomyi. W ramach depatriacji jako dziecko musiała opuścić tamte tereny. Przyjechała tutaj do Polski, do Warszawy i długo, długo nie jeździła do Kołomyi. Kiedy już było można, pojechała i w pociągu, proszę sobie wyobrazić, poznała jakiegoś inżyniera Polaka stamtąd. On ją zaprosił do domu w Kołomyi. Żoną jego była Ukrainka, zresztą z zawodu chirurg-stomatolog. I przepraszam, nie stomatolog, chirurg-okulista. O. I otóż ta pani była jednocześnie mistrzynią w wykonywaniu pisanek i nauczyła panią Ciołkosz-Łupinową, jak robi się pisanki. Pani po powrocie zaczęła robić, no i między innymi w Polsce są reprodukowane jej przepiękne pisanki oparte na motywach huculskich. Druga osoba, która też wykonuje oparte na tych motywach pisanki, to jest pani Maria Kieleczawa i już zdobyła sławę. W Niemczech odbywają się co roku międzynarodowe targi pisanek, między innymi w Kolonii. Żeby tam dostać się na te targi, trzeba zdawać egzaminy. Wśród wielu osób z różnych krajów są dwie Polki, właśnie pani Maria Kieleczawa i pani Ewa Rogowska. Tych przykładów można podawać bardzo wiele, ale są też duże ośrodki pisankarskie wykonywania pisanek techniką batikową, mianowicie w Lipsku nad Biebrzą, to jest pomiędzy Grodnem a Augustowem. Te pisanki są znane we Francji, bardzo dużo się robi na eksport, też bardzo piękne. To samo na przykład w Opoczyńskim. Tam tradycja wykonywania pisanek techniką batikową przechodzi z pokolenia na pokolenie. Więc poznaliśmy panią Zofię Pacan i kiedyś ona robiła takie figuralne pisanki, które już dzisiaj znikły. Poza tym typowe takie wzory dawne, drzewka szczęścia, słoneczka, wiatraczki. To były bardzo dawne wzory. Potem te wzory już zaczęły się troszeczkę zmieniać, farby roślinne zostały zamienione przez farby chemiczne, a teraz widzieliśmy, że już jej wnuczka robi, z kolei już nie takie ludziki, nie figuralne, ale robi zwierzaczki bardzo piękne, więc znowuż to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Technika rytownicza polega na tym, że pisanki się krasi. Kiedyś to robiło się w farbach roślinnych, teraz w farbach chemicznych i różnymi narzędziami, poczynając od ślusarskich narzędzi, wiertła jakieś często, a czasem zupełnie tylko części nożyczek. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo na przykład zetknęliśmy się z pół Polką, pół Litwinką, która na jajeczkach z rajskich kurek, to są maleńkie jajeczka i mają bardzo twardą skorupkę. Ona to farbuje w farbach wyłącznie roślinnych, ale zna swoje tajemnice, bo to trzeba też wiedzieć. Na przykład, żeby uzyskać piękną, głęboką czerń, to opowiadała nam, że trzeba poza gałęziami olchy wrzucić bardzo dużo zardzewiałych różnych narzędzi i wtedy to zostawić na parę tygodni i dopiero wtedy od tej rdzy uzyskuje się piękną czerń do barwienia jaj i ona ma w takich gąsiorach, jak wino się trzyma, przechowuje te farby i potem krasi te jaja, a na nich wykonuje podobiznę Matki Boskiej Ostrobramskiej i Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest bardzo misterne i bardzo piękne. Wreszcie
I jeszcze tu muszę powiedzieć, że najsłynniejsze pisanki wykonywane techniką rytowniczą pochodzą z Opola. I tam nie mówi się pisanki, ale kroszonki. Dlaczego kroszonki? Bo jaja się krasi, a potem wykonuje się na nich wzory, przeważnie ogródki różne, tylko że kiedyś to te ogródki były takie skromniejsze, a teraz to jest mnóstwo bardzo pięknych kwiatków drobnych na tych pisankach. I też inna grupa z cebulą, z ogródczem, a potem już pojawiły się farby. Trzecia technika, bardzo ciekawa i bardzo modna obecnie, to jest technika aplikacyjna, aplikacyjna od aplikacji. Więc na białych jajach robi się, nakleja się różne rzeczy, więc na przykład w łowiczu z glansowanego tak zwanego papieru nakleja się kogutki, kwiaty. Na moją prośbę pani Helena Słoma, do której też kiedyś zawędrowaliśmy jakiegoś tam podczas jakichś wakacji, zrobiła jeszcze sceny obrzędowe wielkanocne. Tu jest na stole jajeczko, też wykonane techniką aplikacyjną. Wykonuje je pani młoda z Warszawy, pani Kuprianowicz. Otóż ona, to cała jest historia, ona wydmuszkę bierze, robi dziureczkę i strzykawką wstrzykuje tam klej. Zostawia ten klej na 2 miesiące, jajo utwardza się. Potem po 2 miesiącach znów klej wstrzykuje, jajo robi się jeszcze bardziej twarde. I potem okleja je koralikami, cekinami, ale ostatnio zaczęła robić pisanki tak zwane ekologiczne. Więc wykonuje wzory z ryżu, z ziarenek kaszy gryczanej, czarnej tak zwanej i białej, z jakiegoś takiego bursztynu, piasku bursztynowego. No bardzo różnorodne i to też wzbudza duże zainteresowanie. Pani Kuprianowicz ostatnio na aukcji uzyskała za jedną z pisanek 3000 zł. To idzie na rzecz dzieci z tak zwanym stwardnieniem rozsianym, więc bardzo wzniosły cel. Najpiękniejszy prezent, jaki w moim życiu dostałam od wypromowanych przeze mnie doktorów, to było duże jajo strusie, na które oni nakleili swoje podobizny na fotografiach. Zresztą mnie też tam wkleili na to jajo i to było coś bardzo przyjemnego i pięknego. No teraz to nawet robi się jakieś pisanki, fragmenty skóry się nakleja, znaczki pocztowe, no już takie trochę udziwnione, ale to jest wszystko technika aplikacyjna. Ostatni dział, bardzo rozbudowany, to jest malarstwo. Tutaj pisanki są niektóre przepiękne, między innymi na okładce tej książki są pisanki wykonywane przez panią Janinę Nowakową z zawodu historyka mediewisty, już dzisiaj nieżyjącą, która jako młoda studentka, to była okupacja, zaczęła zarabiać na swoje życie pisankami. Mam pierwszą pisankę z okresu okupacji przez nią wykonaną. Ona maluje farbami holenderskimi, a jak ja już ją poznałam, to malowała sierścią z czerwonej małpy miała pędzelek, bo to było łatwo zaostrzyć, więc między innymi wymalowała mnie pisankę na jaju z pingwina, bo jaja pingwina są bardzo brzydkie, takie okrągłe jak piłka i szare, a ona zrobiła prawie jakieś rajskie, piękne jajko. Więc w mojej kolekcji mam chyba 100 pisanek przez nią wykonanych, sygnowanych latami, bardzo ciekawych. Bardzo uzdolnioną osobą jest pan Wojciech Bogucki z Ciechanowca, który wykonuje portrety na pisankach. Między innymi mój portrecik wykonał, ale wykonał też na moje życzenie portrety, podobizny, po pierwsze uczonych z XVIII wieku. Jak pisze książkę jakąś, jest bohater, ja się głównie XVIII wiekiem zajmuję, to ten bohater pojawia się potem na pisance. No i mam sporo tych pisanek. Jest Konarski, jest Krasicki, jest Kazimierz Narbut, jest Krzysztof Kluk. Wszyscy oni pojawili się na pisankach.
Ale obecnie pisałam książki o współczesnych uczonych, którzy dopiero niedawno zmarli, więc jest piękna pisanka z twórcą polskiego modelu rehabilitacji, za który otrzymał najwyższe odznaczenie w dziedzinie medycyny, odpowiadające Nagrodzie Nobla, mianowicie Laskera odznaczenie. I profesor Deka, mianowicie on jest na pisance, też prezentowana jest w tej książce. Jest profesor Suchodolski, jest profesor Libera, profesor Libiszowska, Grabski. Wszystko to wykonał pan Wojciech Bogucki. Także wyjątkowo uzdolniony. Pan profesor Dębicz, który zajmuje się badaniami i pracami nad Ameryką Południową, przebywał dość długo właśnie tamże i na jego prośbę misjonarze z Kurytyby przywieźli mi pisanki. Byłam bardzo ciekawa, jakie to będą pisanki. Myślałam, że jakieś regionalne, południowoamerykańskie, z jakimś temperamentem tworzone. Jakież moje było zdumienie, kiedy spojrzałam na te pisanki, cóż się okazuje? Okazuje się, że to są pisanki huculskie, typowe. Porównałam z huculskimi, identyczna pisanka huculska. No okazuje się, prawdopodobnie w okresie wojny zawędrowali tam Polacy z Huculszczyzny i zostali, no i stąd tam powstają pisanki huculskie. Jak widać, no pisanki samorzutnie wędrują po całym świecie, a poza tym niektóre są bardzo egzotyczne. Proszę Państwa, na przykład otrzymałam z Australii jaja emu. Tu są właśnie jaja emu. To jest, proszę Państwa, ich naturalna struktura i naturalna barwa. One nie są w ogóle malowane. Takie są, albo są gładkie zupełnie. A skąd się wzięły? Mianowicie podczas jednej z naukowych wypraw Komitetu Historii Nauki i Techniki, któremu przewodniczę, uczestniczył w tej wyprawie pan, który kręcił film z Australii i kręcił film w Puszczy Białowieskiej. Nie wiem skąd dowiedział się, że zbieram pisanki, no i potem w dowód wdzięczności przysłał mi te jaja M. Także to są te jaja egzotyczne. No, mam oczywiście jaja strusie z bardzo różnej proweniencji, bo są jaja strusie z Afryki Południowej. Także egzotyczne jeszcze jaja są na przykład bardzo maleńkie, więc miałam takiej ziemby afrykańskiej. To jest wielkości kolibra i pani Kwiecińska Utkin, malarka, między innymi na ścianie jej obrazy wiszą, piękne oczy zawsze maluje. Jak się spojrzy z którejkolwiek strony na te oczy się patrzy, to zawsze tak te oczy jakby na nas też patrzyły. Więc ona wymalowała na tym malutkim jajeczku ziemby afrykańskiej, namalowała też główkę kobiecą. Jeszcze chciałabym na zakończenie powiedzieć, że mam w mojej kolekcji pisanki, które czas odmierzają, jak gdyby czas nie tylko jednego ludzkiego życia, ale nawet wielu ludzkich pokoleń, bo tutaj jest jajeczko, które stoi, ono jest z porcelany, jajko, które przechodziło z pokolenia na pokolenie w pewnej ziemiańskiej rodzinie państwa Wołków i to jajko już liczy co najmniej 4 pokolenia, to 200 lat ma co najmniej. Także jak Państwo widzą, pisanki, mimo że są bardzo kruche, bo przecież skorupki, szczególnie wydmuszki, są bardzo kruche, mają bardzo długie życie. Często żyją przez 4 pokolenia, nawet i więcej, tylko no, trzeba z nimi delikatnie obchodzić się.